Siema. Siema. Sprawa wygląda tak. Chcemy dotrzeć do kobiet, posiadaczek długich i zadbanych włosów i przekonać je do tego, żeby wybrały się do fryzjera, obcięły ich część i przeznaczyły ją na działalność Fundacji Rock and Roll. Jak chcemy to zrobić? Pragniemy, żeby poszły za męskim przykładem. Dlatego w całą akcję zaangażujemy youtuberów i vlogerów, którzy wciągną w nią mężczyzn z wieku 21+. Dzięki temu zaczynamy nietypowo. Cała kampania opiera się na haśle pomoc mierzona centymetrami. Do tej pory pomagaliśmy na kilogramy, kilometry. My preferujemy jednostki nieco mniejsze. Dziewczyna, nie musisz ścinać całych włosów. Wystarczy 25 cm, ale każdy kolejny centymetr wspomoże naszą akcję. Startujemy z aplikacją mobilną, za pomocą której użytkownik może śledzić swój progres w zapuszczaniu włosów. Robi sobie zdjęcia, które aplikacja zamienia na gify. Gifami dzielimy się na Facebooku, na Instagramie, dodając do niego odpowiedni hashtag informujący o tym, ile jeszcze centymetrów brakuje nam do celu. Na przykład 21 cm, to całkiem intrygujące. Zdjęcia i gify pojawiają się na specjalnym landing page'u, na którym znajduje się również licznik przeliczający centymetry na gotowe peruki. Kampanię PR-ową przeprowadzimy w telewizji śniadaniowej. Natomiast kampanię outdoorową wspomoże firma EMS, właściciel nośników reklamowych, do których włożymy plakaty, które stworzymy wspólnie z firmą Nivea, która będzie mogła reklamować na nich swoje produkty dla mężczyzn. Jakie są skutki kampanii? Jest ich wiele. Po pierwsze, do Rock and Roll trafia więcej przesyłek z włosami. Po drugie, zwiększamy świadomość społeczną. Po trzecie, na stałe zmieniamy postawy społeczne. Dzięki.